Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że spodobały Wam się moje szydełkowe bransoletki i że chcielibyście zobaczyć, jak się je wykonuje. Przygotuję krótki film i pokażę, jak można je wykonać. Niestety będzie to film dla osób, które już posługują się szydełkiem i wiedzą, o co w tej zabawie chodzi. Niestety nie mam czasu, żeby pokazywać krok po kroku, jak należy te bransoletki szydełkowe wykonywać od samego początku. Więc dla zaawansowanych bardzo proszę, to proste, zabawne, do wykorzystania różne niteczki, które macie. Ja wykorzystuję kolejny raz nitki ręcznie robione. Tutaj jest chyba meryno z jedwabiem. To, jak mówiłam, jak pisałam, jest wielbłąd z jedwabiem, ręcznie farbowany. Zaczynamy od kilku guziołków, takich bąbelków, dlatego że to jest początek i koniec tego sznureczka, tej bransoletki i po prostu najlepiej jest zacząć od tego. Ja tutaj sobie zostawię kawałeczek dłuższej nitki, potem ją można schować do tego bąbelka. Nie jest to żaden problem. Wykonuję 3 oczka łańcuszka na początek i taki słupek z narzutem, który najpierw przerabiam razem z tymi dwoma oczkami łańcuszka, a następnie będę wykonywać taką serię nieprzerobionych do końca tych oczek. Tą pierwszą parę tak jakby przerabiam dokładnie, żeby mieć ładny brzeg. Tak to wygląda i robię tych słupków kilka, 6, w zależności od grubości przędzy 5 albo 12, jak przędza jest bardzo cieniutka. Kiedy już są one wykonane i są w jednym miejscu, zaczynają się w jednym oczku, no to teraz przerabiam wszystkie te oczka ścisłym oczkiem łańcuszka, żeby one były zamknięte, i robię bąbelek, kierując się do nasady tego bąbelka i ponownie przerabiając oczkiem takim zamkniętym. I tak powstał nam pierwszy bąbelek. Robię ponownie kilka oczek łańcuszka. Tutaj zrobię ich więcej niż 3, dlatego że chcę mieć miejsce na zrobienie ich kilku. I znowu pierwsze dwa słupki przerabiam razem, żeby mieć ładny brzeg, a pozostałe przerabiam tylko do połowy, zostawiając te oczka otwarte na szydełku. No myślę, że tą metodę robienia bąbelków zna każda szydełkara. Przepraszam za takie nieładne powiedzenie, ale wiem, że szydełkary się nie obrażają. Zaciskam i przerabiam oczkiem ścisłym i ponownie do podstawy. Oczko ścisłe zaciągam i mam już drugi bąbelek.
Teraz wkłuję się w to wolne oczko między tymi bąbelkami. Tutaj może zrobię jedno oczko, żeby mieć więcej. Luzu, żeby ładnie te oczka i bąbelki wyglądały. I jak wiecie, nie śpieszymy się. Nitki przeznaczone na druty, a te są jeszcze dodatkowo ręcznie skręcanymi. Nadają się na szydełko tak średnio. Ale to nie o to chodzi. I mamy guziołki pierwsze wykonane. Teraz zróbmy jakiś listeczek, coś na kształt listeczka. Przerabiam kilka oczek łańcuszka i oczkami ścisłymi zaczynam wyrabiać listek albo coś, co listek będzie przypominać. Dlaczego oczkami ścisłymi? Dlatego, że one pozwalają zachować prawą i lewą stronę taką samą. Obracam w pewnym miejscu, kiedy uznam, że już jest wystarczająco to długie i ponownie rozpoczynam oczkami ścisłymi przerabiać kolejne obroty. No. Mam tutaj techniczne problemy, które polegają na tym, że mam niewłaściwe okulary. Doszłam do takiego momentu, w którym mam tę samą długość. Zrobię jedno oczko więcej i teraz dopiero obrócę robótkę. To jedno oczko więcej pozwoli mi zachować, teraz Wam pokażę, taki nierówny brzeg. Tych oczek więcej, o widzicie? Tych oczek więcej może być kilka, nie musi być tylko jedno. Tutaj macie już gotowy taki listek. Kiedy skończymy wyrabiać ten listek, ja nie będę się tutaj bawić w robienie całego tego listka, dlatego że to zajęłoby sporo czasu, bo to są zajęcia benedyktyńskie. To robimy kolejny kawałek łańcuszka i kolejne winogronka, bąbelki i kolejne listeczki. Im jest ich więcej, robi się coraz ciemniej i te różnice w kolorze są nagrania bardzo duże. Im jest ich więcej, tym ta bransoletka ładniej wygląda. Jak widzicie, te moje listki tutaj
przypominają takie listki miłożębu, ale one nie wszystkie są takiego samego kształtu. Mam też takie krzywulce, jak widzicie tutaj. Mam mniejsze, w zależności od waszej wyobraźni można je wypracowywać no tak jak chcecie. Tutaj nie ma absolutnie żadnej reguły. Mogą być większe, mniejsze. Najważniejsze, żeby były gęste i żeby guzołki i te listeczki, żeby ich było po prostu bardzo, bardzo dużo. Wbrew pozorom, o ile bąbelki robi się bardzo prosto i szybciutko, to te małe listeczki zajmują naprawdę sporo czasu. Robione tymi oczkami ścisłymi wymagają uwagi, a przędza wełniana po prostu nie pomaga, więc trzeba się nad nimi skupić. No ale z rękodziełem tak jest, że nie ma się co śpieszyć. Tutaj ten kawałeczek, który zrobiłam, jak widzicie, on po lewej i po prawej stronie już jest taki sam. Dlatego te oczka ścisłe zastosowałam tutaj, w tej bransoletce. Bawcie się, wykonujcie te bransoletki według mojego pomysłu, dorzucajcie swoje kształty. Będzie mi bardzo miło, jak będziecie oznaczać mnie w swoich wykonaniach, no bo wtedy wiadomo, skąd pochodzi pomysł. To jest zawsze takie podziękowanie dla twórcy i autora. Zawsze i dla każdego. Dla mnie również. Życzę wam przyjemnej zabawy. Do usłyszenia, do zobaczenia.